miejscem schronienia i pomocy nie tylko w noclegu jest noclegownia miejska, którą prowadzi Kościół Zielonoświątkowy z Bór Betlejem w Gubinie. Wykonuje zadanie własne gminy, naszego urzędu miasta i staramy się zapewnić wszelkie formy pomocy dla ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, a szczególnie właśnie w okresie jesienno-zimowym do wczesnej wiosny. Kościół nasz nie jest wielki, nie stać nas na utrzymanie jednak tak kosztownego przedsięwzięcia i tak jak wspomniałem, jest to zadanie gminy i w dużej części jest finansowane przedsięwzięcie z budżetu gminy naszej. Na początku, kiedy noclegownia powstawała, wiele osób w mieście spontanicznie pomogła nam wyposażyć w sprzęt. Mamy osoby z Polski, z zagranicy również, które na przykład przywożą odzież, czy w różny inny sposób, bo no, nie poradzilibyśmy sobie na pewno z tych funduszy, które są tylko w budżecie. Także staramy się pozyskać różnymi sposobami środki, aby ona funkcjonowała w miarę na wysokim standardzie. Generalnie przystosowane mamy wszelkie normy, które pomieszczeń i tak dalej, i finansów pozwalają nam na 12 osób i tak jest zgłoszone w Urzędzie Wojewódzkim, ale jest taka potrzeba, możemy rozszerzyć awaryjnie i przebywa średnio, patrząc na ostatnie lata, w granicach 10 osób prawie wciąż. W jakiejś części się zmieniają, tutaj najlepiej będzie pan Edward też rozpoznawał ludzi, którzy przybywają. No, część odchodzi do wieczności, część znajduje wyjście z bezdomności przy naszej pomocy, czy przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i znajdują mieszkanie, otrzymują mieszkanie, czy po prostu w innej formie. Także to jest różnie, jeżeli chodzi o osoby. No, generalną zasadą jest ścisła współpraca nas, pracowników noclegowni, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownice socjalne mają dobre rozeznanie i po prostu kierują te osoby, jest to na stałe skierowanie, tak samo można te skierowanie zmienić się, ale wiele osób trafia na zasadzie po prostu awaryjnej, że policja, czy inne służby, czy po prostu sami nawet nieraz docieramy gdzieś do ludzi i zachęcamy ich do skorzystania. A jak również z innych gmin, które nie dysponują takim miejscem, a w naszym województwie jest parę miejsc, które nie mają tak dobrych warunków jednak jak w Gubinie. Osoby tutaj mają zapewniony, że tak powiem, nocleg, pełne wyposażenie. Oczywiście mam tu na myśli tych pensjonariuszy, którzy są skierowani przez MOPS nasz tutaj gubiński. Dostają pełne wyposażenie w postaci piżamy, ręczników, pościeli, laczków. Mają do dyspozycji łóżka, mogą się wykąpać, mogą się kąpać nawet kilka razy dziennie. Mają zapewnione również dwa posiłki, są to kolacja i śniadanie. Zadaniem też naszej pracy, naszej służby, trzeba by to raczej tak nazwać, jest pomoc dla wszystkich, którzy chcą wyjść ze swojej trudnej sytuacji, po prostu pomóc wskazać tą drogę. I to są różne metody, którzy mają problemy z nałogiem. Jest możliwość skorzystania z ośrodków odwykowych z bardzo dobrą skutecznością, mamy tego dowody w naszym mieście, czy kierowania do lekarza, czy motywacji. Przez cały rok są spotkania raz w tygodniu ustalone. Właśnie w szybie jest afisz, który mówi o tym, o pracy Coffee House. Jest to międzynarodowa akcja, misja prowadzona właśnie wśród ludzi potrzebujących, aby ich motywować, aby ich zachęcić, aby wskazać im drogę, że można zmienić swój tryb życia. I jest to skuteczne. Kto chce, może uzyskać pomoc.